Leshauna oraz Anna Maria. Postacie dość znane, ale czy do końca lubiane? No okej, okay, okej. Okay. Leshauna jest bardzo lubiana. Ba nawet fani byli rozwcieczeni, niczym dzikie kuny za to jak została potraktowana w sezonie pierwszym, wywalając ją od tak, gdyż twórcy nie mieli pomysłu na jej eliminację. Dodatkowo od drugiego sezonu mam wrażenie, że jej postać po prostu stoczyła się na jedno wielkie dno z wodorostami. Z kolei Anna Maria nigdy, przynajmniej przeze mnie, nie była lubiana za swoją bucowatość oraz to, że ma wszystko w dupie i jedynie o co dba, to o swój wygląd. I jasne, dbanie o swój wygląd to nie jest nic złego, ale jeśli ktoś zamiast skupić się na wyzwaniach woli skupić się na mało znaczących aspektach, to moje pytanie jest następujące: po kogo *ja taka postać zgłasza się do totalnej porażki? W każdym razie, gdybyśmy mieli zestawić te dwie postacie z lewej Leszaunę reprezentującą pierwszą obsadę, a z drugiej Annę Marię reprezentującą drugą obsadę, to odpowiedź, kto takowy finał by wygrał, jest tak prosta jak zrobienie kanapki z masłem i serem oczywiście, że Leszauna. I nie jest to spowodowane tym, że lubię bardzo tę postać. Po prostu, patrząc logicznie na to wszystko, Anna Maria nigdy nie pokazała, że cokolwiek potrafi. Z inteligencją ma ona niewiele wspólnego. Co chociażby obrazuje to, jak myślała, że znalazła diament, który był atrapą. I niejednokrotnie pokazała niby wyższość nad wszystkimi, gdzie w rzeczywistości jest totalną fight łapą. Natomiast Leszałna, mimo że dostawała dużo razy w kość. To potrafiła zachodzić daleko w pierwszych dwóch sezonach i pomimo wylewającego się wiadra po w jej stronę, tak jak to było w planie totalnej porażki, to nie poddawała się i szła dalej, do przodu. A więc werdykt jest prosty. Leszauna wygrywa takowy pojedynek. Co wy o tym uważacie i czy macie podobne zdanie bądź też inne, piszcie w sekcji komentarzy. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach, które tutaj publikujemy. Do następnego razu, cześć!